Funkcja f, określona w zbiorze liczb rzeczywistych, dana jest takim wzorem. Uzasadni, że jeśli a plus b równa się 0, to zachodzi taka równość. Mamy założenie, a plus b równa się 0, wobec tego możemy sobie zrobić proste przekształcenie, b przeniesiemy na drugą stronę i mamy a równa się minus b, czyli dla argumentu równego a dla argumentu równego minus b wartość funkcji jest taka sama, więc możemy zapisać, że f od a jest takie samo jak f od minus b. Teraz skorzystamy sobie z tego, z tego równania i przeprowadzimy dowód w taki sposób, że z lewej na podstawie tezy, na podstawie lewej strony równania z tezy Przejdziemy sobie do wyrażenia po prawej. I teraz tak. Zapiszmy sobie, że f od a do kwadratu jest równa f od minus b podniesione do kwadratu. No i teraz do wzoru tej funkcji za x podstawimy sobie argument minus b. No to lecimy. Mamy tak. Logarytm z minus B plus 1. Tutaj będzie też plus, bo liczba ujemna podniesiona do kwadratu. No to możemy zapisać B kwadrat po prostu. No i, no i co my tutaj widzimy? Możemy sobie... Tak, tutaj mamy minusa. Hmm. Jeżeli by to była funkcja F od B, to powinniśmy mieć tutaj znak dodatni. Próbujmy sobie to przekształcić w taki sposób, że może zapiszemy to na odwrót, czyli zrobimy 1 plus B kwadrat minus P i sobie wymnożymy razy iloraz. Razy iloraz takiego samego wyrażenia, tylko że z plusem, żeby nam się tam plus pojawił, bo tak też mamy w tezie. No i w mianowniku to musi być to samo mhm. i wszystko podniesiemy, podniesiemy do kwadratu. Teraz, jeżeli wymnożymy te wyrażenie z licznikiem to mamy wzór skróconego mnożenia i on wygląda w taki oto sposób mamy tak 1 plus b kwadrat minus b kwadrat przez No i sobie mianownik przepiszmy mhm, dobra to jeszcze weźmy w nawias. Tutaj nam się ten b kwadrat usunął. No i będziemy mieli tylko jeden. Może jeszcze to przepiszę. Jeden przez... No i do kwadratu. Pojawił nam się plus, tak jakbyśmy chcieli to mieć do tezy, do prawej strony tego równania. No ale tu mamy jeszcze jakąś jedynkę. Możemy sobie to zapisać ten iloraz na podstawie podstawowych wzorów zamienić sobie to wyrażenie na różnicę logarytmów. W taki oto sposób. i podniesione do kwadratu. No to dalej. Tutaj mamy przy podstawie 10. 10, do której potęgi da nam 1, no to będzie 0 po prostu, czyli z tego byśmy, by nam wyszło 0 i mamy minus. Minus ten logarytm. Jeszcze podniesiony do kwadratu. Jeżeli minusa podniesiemy do kwadratu, no to będzie po prostu plus. Czyli możemy zapisać, że to jest inaczej logarytm. Tutaj, może jeszcze sobie to zmieńmy stronami, żeby było. Tak jak jest zapisane tutaj, czyli mamy b plus 1 plus b kwadrat pod pierwiastkiem i wszystko podniesione do kwadratu. No i zwróćmy uwagę, że wyszła nam funkcja, która jest tożsama z tą, czyli f od b do kwadratu. Zatem udowodniliśmy, że lewa strona, w tezie jest równa prawej. No i tyle.